Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę wam najważniejsze zmiany, które wprowadziła aktualizacja 6.02 oraz jakie skrywa skiny w plikach gry. Zaczniemy od tego, o czym chyba będzie teraz najgłośniej. Powrócił Skull Trooper. Tak, już dziś możecie go kupić. Ale to nie wszystko. Do sklepu dorzucona została jeszcze czaszkowniczka oraz nowa lotnia i zbierak do zestawu. Co ciekawe, każdy z tych skinów ma do wyboru dwa style, z wyjątkiem Skull Troopera, który ma jeszcze trzeci, fioletowy styl, jeśli byliście posiadaczami Skull Troopera, zanim wrócił. Ponadto, dla posiadaczy jednej z tych postaci, aktywowane zostaną wyzwania czaszkownika, za wykonanie których otrzymacie punkty doświadczenia, pół poziomu kardynatu bojowego oraz widmowy bugbling. Inną nowością, ale tym razem w naszym orężu, jest poczwórna wyrzutnia rakiet. Twórcy gry przynieśli ją z ratowania świata do Battle Royale. I tak samo jak w pierwotnym trybie, można do niej załadować do 4 rakiet i wystrzelić je jedną po drugiej. Występuje w klasach epickiej i legendarnej. I odpowiednio do klasy, pojedyncza rakieta zadaje 80 lub 84 punktów obrażeń. Nadal w temacie broni, powróciła fortyca kieszonkowa i nie przyniesiono żadnej broni do skarbca. Do tego nastąpiły zmiany w częstotliwości występowania broni, ale tutaj już nie będę was zanudzał, dlatego zostawię wam to na chwilę i przejdźmy dalej. Kolejną nowością jest nowy tryb okresowy, zapowiedziany już ponad tydzień temu. Taneczna dominacja. Bazuje on na trybie szybujący 50, jednak wprowadza całkowicie nowy system. Na mapie są punkty do przejęcia przez jedną z drużyn, tak samo jak w trybie Botboy w Battlefieldach. Jednak tutaj, aby przejąć punkt, musimy tańczyć na parkiecie. Po zajęciu parkietu zacznie zapełniać się pasek tańca, który jest widoczny po prawie pod mapą. I będzie się tak zapełniał, dopóki na parkiecie nie pojawi się wróg lub nie skończy się odliczanie burzy, a sama burza nie zacznie się przemieszczać. Wygrywa drużyna, która pierwsza zapełni pasek w 100%. Na parkietach nie można budować, ale można budować wokół nich. Dodatkowo, aby mecz nie zakończył 5 minut, to do trzeciej, ostatniej strefy włączone jest odradzanie się, a parkiety zmieniają swoje miejsca co każdą strefę. Zobaczcie sami! Okej, więc jesteśmy już w grze. I to jest tryb jakby szybujący 50, tylko że z dodatkiem tych właśnie, z tych parkietów. I one pojawiają się chyba po pojawieniu się pierwszej strefy. Czyli to będzie za moment. To poczekamy tutaj chwilę w powietrzu. I w tym trybie jeszcze jest odradzanie w ogóle. Ale odradzanie jest do trzeciego okręgu burzy, czyli tego ostatniego w tym trybie. Do tego są chyba dłuższe strefy. Okej. Okay. Jest pierwsza strefa i jest pierwszych 5 punkcików. No i teraz wam pokażę, o co chodzi. O, tu jest taki punkt 1. Punkt B. A to przy okazji jest nowa lotnia. Okej. Okay. Lądujemy tutaj i... chyba broń nie będzie potrzebna. No i tańczymy. No i tańcząc przejmujemy punkty. No i... O. To jest... O, to jest przeciwnik w ogóle. O nie, ktoś nam zabierze killa. Ej. Brawo. No i w sumie na tym polega ten tryb. Już zagrałem jeszcze jedną rundkę w ten tryb, jest trochę nudny. Oj, po prawej pod mapą jest napisane jakby kto ile ma zajętych tych parkietów oraz ile punktów ma drużyna. My na przykład mamy teraz 5. Mamy 5 punktów. Nie wiem na ile niestety. No i tak samo mają 5. No i na tym polega ten tryb. Co każdą strefę parkiety też się zmieniają. Jak się strefa zamknie, to... to są nowe pozycje parkietów, bo na przykład zobaczcie, tutaj jest poza strefą. No. O. No niestety nie miałem broni w ogóle. O, bo poleciłem na punkcik od razu. Na parkiet. Ale na szczęście jest odradzanie. Okej, okay, czerwoni trochę wygrywają. Tutaj mają jeden punkt, może uda nam się go przejąć. Zobaczymy. Właśnie nie można budować na parkietach, ale można budować wokół parkietów. Budować, o, takie fortece. Okej.
Okej, okay, jest nowa strefa i są nowe punkty. Jeden punkt chyba zawsze jest po środku, z tego co widzę. A reszta jest po brzegach strefy. Jeden już przyjmujemy, a jeden już mamy nawet. No to fajnie, o. No. I to w sumie tyle z tych najważniejszych zmian, jednak w tym gigabajcie do pobrania, albo 10 dla xboxowców, zmieściło się m.in. parę nowych skinów. Co ciekawe, sprawdziły się wszystkie nazwy z wycieku, które przedstawiłem wam w jednym z poprzednich filmików. A te skiny w grze pokażą nam Sheena. Zobaczcie sami. I to tyle. Koniecznie dajcie znać, który z tych skinów jest waszym ulubionym, a przypnę wam serduszko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.